Przychodzi w życiu taki czas. Pojawia się ściana. Ściana, która burzy porządek świata. I robi rzeczy, do których nie jest zdolna żadna inna ściana. Ta ściana to Habito. Ściana, która wie, jak dbać o siebie. Ściana, która śmieje się w obliczu niebezpieczeństwa i nie przestaje się śmiać. Ściana, która czerpie z życia pełnymi garściami i wraca po więcej. Zapomnij o ukrytych profilach. Wiertła? Niepotrzebne. Kołki rozporowe? Zostaw je na inną okazję. Ta ściana czyni cuda za pomocą jednego wkrętu do drewna. Oto 14 kg. A to 15 kg. I za pomocą czterech wkrętów zapomnij o tym. Silna i wyrafinowana. A do tego cierpliwa i wyrozumiała. Kochana przez kobiety, mężczyzn i dzieci. I inne stworzenia. Projektanci jej pożądają. Zwykłe ściany chcą nią być. Jak nazwać ścianę taką jak ta? Rewolucja? Ideał? Marzenie? Wystarczy nazwać ją Habito. Do zobaczenia wkrótce w nowej, lepszej rzeczywistości.